Duchu Święty, nizowego tchnij na nas, na całego. Kiedy czytam Ewangelię, Ewangelia czyta moje życie. Nie dziwcie się, że na trumnie księdza dziadka położyliśmy księgę Ewangelii. Nie da rady mówić o nim, jeśli nie mówi się Ewangelii. Można by nawet zaryzykować, to on stał się Ewangelią, którą tak chętnie czytali ludzie. Święty Łukasz dzisiaj mówi, że każdy z nas otrzymuje odpowiednią ilość talentów, łaski. Nieporówno. Każdy inaczej i inną. Ksiądz Twardowski mówi, że gdyby wszyscy mieli porówno, to byśmy sobie nie byli potrzebni. Więc każdy dostaje tyle, ile potrzebuje, by być świętym. By podobać się Bogu i ludziom. Wystarczy ci Twojej łaski. Tylko jest jeszcze jedno. Ta łaska musi być pomnożona. I to przeze mnie i przez Ciebie. Nie wolno jej nam zakopywać. Gdybym miał namalować obraz, który przedstawiałby księdza prałata, księdza dziadka, jego życie, to na pewno trzeba by użyć bardzo ciepłych kolorów. Kolorów może mieniącej się jesieni w kosarzyskach, które tak lubił. Kiedy jest słońce, kiedy mieszane lasy zaczynają eksponować swoje barwy. Chyba w takich kolorach trzeba by malować ten obraz. Może to miałyby być kolory, jak dzisiaj słyszeliśmy w Apokalipsie, tęczy, która w nieprawdopodobny sposób łączy niebo z ziemią. Jest gdzieś daleko i łączy niebo z ziemią. Trzeba by namalować ten obraz, bo to właśnie ksiądz dziadek dla nas łączył ziemię z niebem. Gdybym miał namalować ten obraz, to chyba trzeba by namalować księdza prałata jako oranta, jako człowieka modlącego się. Człowieka, który opala się przed Najświętszym Sakramentem, który napiera rumieńców od Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, który nabywa logiki Ewangelii. Dlatego Ewangeliarz jest na jego trumnie, bo on wszystkie rzeczy swoje, kościoła, parafii, swoje prywatne, rozwiązywał zgodnie z logiką Ewangelii. I to, co napisał, o czym wspomniał nam kardynał, on wszędzie był księdzem. Trzeba by namalować taki obraz, który mówi, że wszędzie był księdzem. Uczył się logiki Ewangelii na klęczkach. Jak bardzo lubiłem usiąść przy nim, kiedy się modlił. To było czuć, że Bóg w nim oddycha. Wystarczyło usiąść przy nim. Znacie go tu z tej pierwszej ławki, kiedy nie było penitentów, to zawsze siedział w pierwszej ławce, ubrany w komrze, bo to jeden z najważniejszych sakramentów. Jak szedł do konfesjonału, chciał, żeby wszyscy widzieli, że idzie reprezentować Boga Miłosiernego.
Nie wchodził po cichu, nie wchodził od tyłu kościoła. Szedł tu od zakrystii, tak było w każdej parafii. A potem adorował. Gdyby miał namalować obraz księdza dziadka, trzeba go by namalować, że on jest w kościele albo na tle kościoła. Jego bez kościoła nie można opisać. Trzeba by namalować tak ten obraz, że to on był kościołem, do którego nas zaprasza. Dzisiaj w Księdze Apokalipsie słyszeliśmy: i otwieram wam drzwi kościoła. Wejdźcie i wszystko zobaczycie. Tego kościoła uczył się od pierwszych lat kapłaństwa przy księdzu Blachnickim. To on znalazł te przepiękne kosarzyska, gdzie jeździliśmy na oazy. To on uczył się, co to jest namiot spotkania. To on uczył się liturgii. To on nam opowiadał, młodym chłopakom: patrzcie, trybularz to ten przedmiot, z którego wydobywa się dym kadzielny. On mówi, patrzcie, on mówi. Jak to mówi? Bo kiedy okadzam ołtarz, musisz wiedzieć, że ołtarz jest symbolem Chrystusa, dlatego go kapłan całuje. Potem okadzam ewangeliarz, bo to są słowa Boga, bo tu jest Bóg. Okadzam kapłana, który reprezentuje, sprawując Eucharystię, Boga. Jest tak ubrany, że widać tylko twarz i ręce. Cały należy do Boga. I takim był. A potem tym trybularzem, który zaczyna gadać w liturgii, okadza się lud, bo tam, gdzie dwoje lub troje gromadzi się, tam ja jestem pośród nich. Tak nas uczył. I taki obraz chciałbym jego namalować. Pośród czynności liturgicznych, gdzie mówił nam: nie służycie kapłanowi, służycie Jezusowi. Te pokłony, przygotowywanie, rozkładanie, chodzenie ze świecami, to dla Jego większej chwały. Jeśli miałbym namalować ten obraz, to musiałbym namalować księdza dziadka ubogiego. Naprawdę ubogiego. Dziś poszedłem do jego pokoju, by posiedzieć w jego klęczniku. Tylko łóżko i klęcznik. I zdjęcia nas. Bo on wiedział, że kiedy kapłan jest ubogi, to wszyscy, którzy wokół są kapłana, są nieprzeciętnie bogaci. I my jesteśmy bogaci jego ubóstwem. Znacie to zdanie? Dokładnie to jest zdanie o Jezusie, który nas ubogacił swoim ubóstwem. Był ubogi, nie miał naprawdę nic, ale miał nas. Jaki był bogaty. Płacił nam za oazy, płacił nam pierwsze sutanny. Ilekroć gdziekolwiek wyjeżdżaliśmy, każdemu do kieszeni wkładał pieniądze. Są tu księża, świadkowie. Nam, młodym ludziom, kazał zmierzyć się z nieprawdopodobną rzeczą. Wyjeżdżając na oazy, które wydawały się, że są dość drogie, zbierał przez cały rok pieniądze ze swoich oszczędności. Trzeba było wejść do pokoju, gdzie była szkatułka z pieniędzmi, i dobrać tyle, ile potrzebne było rodzicom do zapłacenia oazy. I jeszcze mówił tak: pamiętaj, że za tobą jest cała wielka kolejka, żebyś wziął tylko tyle, ile ci potrzeba. Jaki był ubogi.
patrzyłem, jak celebrował Eucharystię przez wszystkie jego lata, a znał mnie od 5. klasy podstawówki. Nigdy nie spożył hostii konsekrowanej sam. Zawsze tą hostię, kiedy my śpiewamy Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, łamał na 4-5 części i potem ją rozdawał. Nigdy nie spożył sam, bo wiedział, że Jezus musi być podzielony. A potem stół eucharystyczny przenosił się do stołu na jego plebanii. Tam się wszyscy gromadzili. To były plebanie zawsze otwarte. Tam można było przyjechać w ostatniej chwili i zawsze się było mile widzianym i nigdy podczas obiadu niczego nie brakło. Tam mama Zofia, szczególnie w Rokicinach, czyniła cuda w kuchni. Zawsze każdy był mile widziany. A przy tym stole działy się cuda. O wszystkim mówiliśmy. A on, i też taki obraz by trzeba było namalować, on prawie nic nie mówił, on po prostu słuchał. To jest miniony synod, który uczył nas słuchanie drugiego człowieka. Ksiądz dziadek nas po prostu, młodych ludzi, słuchał. Nieraz do późna w nocy. Trzeba by więc namalować ten obraz dziadka za stołem i nas przy tym stole. Stworzył taką atmosferę swojego domu, skrzątającą się uroczą panią Jadwigą, która każdemu gotowała to, co lubił. Moi rodzice mieli trochę pretensje do mnie i do dziadka, bo ilekroć wracałem do Polski, to zawsze pojechałem najpierw do niego, a potem do domu. Kiedyś ojciec mnie zapytał, co ten ksiądz takiego ma, czego ja nie mam? No miał coś takiego, że najpierw jechało się do niego. I trzeba by go takim namalować. Trzeba by go namalować idącego na jasną górę. Z mnóstwem ludzi. Nie było wtedy nagłośnień. I kiedy mijała dziesiątka, zdrowaś Mario, to na kiju podnosił biret, żeby wszyscy wiedzieli, że teraz czas chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Trzeba by go takiego namalować. Trzeba by go namalować w konfesjonale. Wczoraj ktoś mi odpowiadał, że w tym konfesjonale dzisiaj są kwiaty i jego zdjęcia. Wczoraj ktoś mi odpowiadał, że dziadek po spowiedzi bardzo często dawał cukierki. I ktoś potem poszedł do sklepu i szukał tych cukierków, bo one były takie smaczne i nie mógł ich nigdzie kupić. Bo ich się nie dało kupić, bo one były cukierkami miłosierdzia. One inaczej smakowały po tej spowiedzi. Dziadek wiedział, co dawał. To nie były cukierki. Trzeba by go właśnie takim namalować. Słuchającym i mówiącym: Bóg nie męczy się twoimi grzechami. Idź i bądź piękny. Idź i bądź jak wiosna, kwitnij nadal. Trzeba by więc go namalować z wielką rzeszą, jak w dzisiejszej apokalipsie, która idzie w kierunku Boga, a On im przewodzi. Trzeba by namalować tą wielką rzeszę, w którą dziadek zainwestował swoje talenty.
On rozwinął swoje talenty w nas. To my jesteśmy Jego owocami. To my jesteśmy Jego talentami. On nas zbliżył do Boga. Trzeba by namalować ten obraz w ten sposób. Wszystkie nasze twarze i dziadek idący w kierunku Boga. I dzisiejsze czytanie Apokalipsy mówi tak, że ci wokół zgromadzeni tronu baranka, wszyscy śpiewają święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. I to wszystko, co dziadek dokonał, na większą chwałę Bożą. Jak to namalować? Otóż dzisiejsze czytanie, które sam sobie wybrał dziadek, czytane jest dzisiaj we wszystkich kościołach katolickich na świecie. I papież Franciszek też to czytanie dzisiaj czytał. Nie dobieraliśmy czytań na dzisiejszy dzień. On sam je wybrał, mając pogrzeb dzisiaj. I zobaczcie, jak się kończy dzisiejszy fragment z Apokalipsy świętego Jana. Rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone. To jest jedna z najbardziej znanych oazowych pieśni. Godzien jesteś. Ja myślę, że winniśmy ją teraz Jemu zaśpiewać.